ustawię się znowu tak jak jakiś czas temu, z miesiąc temu, jak tam byłem. Czyli by się przydało zjeść, nie? No ja jeszcze nie, zupę chińskich nabrałem i rybkę. Zupę chińskich? No. Na zimno? Nie, bo kuchenkę mam. Co ty gadasz? Dawaj zjemy zupkę chińską. No zaraz zrobimy, spoko. Piękne Leszcze, piękne Płocie, naprawdę. No ale to mówię, no, to jest tak naprawdę długoterminowo, może kiedyś. Co? Ty siedzi. Co ty gadasz? Siema, z tej strony Feder Fanatics. Jedziemy na ryby, jedziemy na barki. Próbowałem w tamtym tygodniu swoich sił na prężycach, jednak nic kompletnie się nie udało. Dwa tygodnie temu też byłem na zawodach, też zero, także już jestem głodny. Trochę ryb, może tym razem na barkach zobaczymy. Słuchajcie, pogoda jest zajebista, zaczyna świecić ładnie słońce. Ja dzisiejszy film nagram przy współ... nie wiem jak to nazwać, przy pomocy jakby moich nowych technicznych zabawek, czyli statywu, który niedawno kupiłem, i mikrofonu. Kupiłem sobie podwójny mikrofon, zobaczymy czy będzie ładnie zbierał dźwięk i w ogóle jak to wszystko technicznie będzie działać, bo jest to mikrofon podwójny, czyli dwie osoby będą mogły brać udział w nagraniu i z dwóch osób będzie ściągany jakby ten dźwięk. No i co więcej, umówiłem się z Adrianem, nowym członkiem ekipy, poznacie go dzisiaj na filmie. Znaczy już w ogóle to był na paru filmach, chyba dwóch, także dzisiaj będzie łowienie. Zresztą zobaczycie jakie będzie łowienie, bo nie chcę zdradzać już od razu na wstępie pewnych planów i pewnych strategii. Będzie jedna wędka na dystans do ćwiczenia, jedna będzie bliżej i po prostu ustawię się znowu tak jak jakiś czas temu, z miesiąc temu, jak tam byłem, słońcem do siebie i jak będzie wiało, to parasol. Chociaż dzisiaj w ogóle nie wieje, tak patrzę teraz na drzewa, to elegancko. Ogólnie sobie byście polecili na parujące szyby w samochodzie, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu. Może ten, może znowu coś mi pomożecie, bo kiedyś też coś tam pytałem się. Aha, o marznące stopy, to mi pomogły wasze rady. Więc teraz co, słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, jak parują szybki w samochodzie, co najlepiej. Już ryż stosowałem, ryż już jest, to jest lipa. Ryż mi nie pomógł. No, jestem na bareczkach. Siema Adik. Siema. Jest z nami właśnie Adik, o którym wam wcześniej wspominałem. I właśnie będziemy jechać na miejscóweczkę naszą. Właśnie, która będzie tam, tu gdzie powiększam, między tymi filarami, drugim a trzecim gdzieś mniej więcej, i zaczynamy wędkowanie. Pogoda elegancka, zobaczcie, elegancka. Adrian ma dryg do majsterkowania, wykonał taką tablicę do łowienia nocnego na feder, tutaj z LEDami, tu jest włącznik. No nie widać teraz, ale uwierzcie mi, to normalnie się świeci od góry i od dołu. Ładowanie USB 20 godzin wytrzymała. 20 godzin ciągłego wędkowania, to słuchajcie, to dwie nocki nawet można siedzieć na jednym ładowaniu. To jest wykonane, wydrukowane i naklejone. Jaką techniką naklejałeś? Znaczy to jest laminat samoprzylepny. Laminatem samoprzylepnym.
wszystko będzie testowane w tym roku. Moje jest takie zdanie. Jest super wykonanie, można to regulować. Tutaj z tyłu są, słuchajcie, o, motylki takie. Można sobie kąt regulować nawet. No nie ma tego akurat patentu w żadnych firmowych tablicach do łowienia. Nawet tych Browlinga nie można tych kątów kontrolować, zmieniać. Jest stały kąt i tyle. No jeszcze do nadmocowania musimy popracować trochę, ale... Podpórka wystarczy. Ale podpórka prawdopodobnie wystarczy. No jest mega, mega. Mogę w ogóle sprzęt Addict Talent masz, niesłychany. I szacunek, no, elegancki. Spoko, dzięki. No to dobra, słuchajcie. Zaczynamy robić zanętę. Zanęta będzie się składała z czarnego leszcza Golda i z dodatkiem trochę karmelu, którego wylicytowałem. I to będzie zanęta spożywcza i będzie też część typowo z ziemią i z Jokersem. Nie wiem, jak to będę robić, czy to będę mieszać, czy osobno podawać do wody. Ogólnie nie mam jeszcze planu, więc wszystko wyjdzie w trakcie. Aha, jeszcze miałem powiedzieć. Te zanęty dała na licytację ekipa Rusałka Diabła Team. Jeszcze nie sprawdzałem w internecie, co to za ekipa, jednak szacunek dla was. Zobaczymy. Jedziemy z tym. Oczywiście wodę. Trochę sobie zmieszam z melasą. Adrian kupił w ogóle taki barwnik, który przyciemnia zanęty. Też firmy Match Pro. Trochę go dodam dzisiaj. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, jaki będzie efekt przyciemnienia. Chcę też zrobić taką zanętę dzisiaj nietypową z ziemią bełchatowską i z konopiami. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Powiem wam, ten karmel to aż pod palcami słodki jest taki. Wiecie, jak to coś słodkiego wyleje się gdzieś i potem jest takie lepkie. Ale pachnie też niesamowicie, powiem wam. Adrian tam w tle walczy. Powiedział mi, że chce być wędkarzem zajmującym się federowaniem, że chciałby się pouczyć technik połowu, metod, więc wziąłem go pod swoje skrzydła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie za kilka lat team na zawody okręgowe. Będziemy razem w drużynie, coś tak czuję, ale na razie musi potrenować ze mną. Będzie dużo konopi, robaka, zwłaszcza pinki. Mam też Jokersa. Zobaczcie, konopia traperowska. Elegancka. Nie trzeba od razu nie wiadomo ile wydawać. Ale zanęta piękna, płciowa, typowa, taka, wiecie, taka pękata taka, nie? Taka. Kojarzycie te zanęty płciowe na pewno. Ziemia. Match Pro. Powiem wam, zgłaszałem się do tej firmy z zapytaniem, czy coś wyślą na konkurs jakiś.
żebym zorganizował na fejsie. Chyba fajna firma, ale no nie odpisali, nie odzwonili. No szkoda. Zajebista. Taka aż czarna, aż jakby w komputerze namalowany ten kolor. Zarąbista. Wiesz, jak bierzesz Jokersa, rozrabiasz to. No. To w tym. Bierzesz siać to? No, weź to przesiej najpierw. I ten. Zobaczcie na te kiki, Adrian zrobił, ma talent do takich rzeczy, jak wcześniej wspominałem. Zrobił kiki do odmierzania, eleganckie, fajne, wysokie, z aluminium. Dobrze się trzymają, szybko się wbijają, ostrze jest też toczone, można ewentualnie wymienić, jak się kiedyś stępi czy coś. Coś więcej, odmierzone na 5 metrów, wszystko profesjonalnie wykonane. Nawet powiem wam, mocowanie sznurka, weź zobacz, podejdź tutaj z kamerą, jest dopasowane do średnicy. Jest no po prostu, no Adrian, jednym słowem masz talent. Jestem bardzo zadowolony z tych kików do odmierzania i teraz chciałbym powiedzieć, że będzie konkurs odnośnie tych kików na YouTubie. Jeżeli ktoś ma ochotę wygrać takie kiki, to wystarczy, że zostawicie suba i napiszecie w komentarzu gotowe. Właśnie, po publikacji filmu. Spośród tych osób rozlosujemy jedną, która wygra właśnie takie kiki eleganckie. Więc warto, myślę, że warto, bo koszt takich kików wyczynowych to około 100 zł, a te kiki, które zrobił Adrian, moim zdaniem niczemu nie odstępują, a nawet są lepsze, bo są wysokie i nie haczą się na przykład te trawy, bo niektóre te kiki są takie krótkie i są blisko traw i się haczy trawa o żyłkę, to też nie jest fajne. Więc powiem wam, mega, mega wykonanie, polecam, bierzcie udział w konkursie, bo do wygrania jest naprawdę fajna, spoko rzecz. By się przydało zjeść, nie? No ja jeszcze nie, ze zupek chińskich nabrałem i rybkę. Zupek chińskich? No. Na zimno? Nie, kuchenkę mam. Co ty gadasz? Dawaj zjemy zupkę chińską. No zaraz zrobimy, spoko. Zobaczcie, elegancko. Mamy tutaj też przygotowane zaplecze kulinarne. Elegancka taka kucheneczka na kadridże. Da się teraz to otworzyć? Nie chyba, co nie? No. O, na takie kadridże. Daje płomień normalny, można coś podgrzać. Właśnie robimy sobie zupki chińskie. Pogoda jest świetna, po prostu wiosennie. Czuję się wiosnę. Na razie cisza. Zero brań, zero kontaktu z rybą, ale dla samego klimatu
Super fajnie się siedzi. Warto posiedzieć zawsze nad Odrą. A my chillujemy. Ale chyba okoń, wiesz? Najgorzej, że ten, że... Wybieraka teraz nie ma. Jakby się rozwinął, to by ci nic nie wzięło. Czy tamta wędka spadła, teraz się poplączą. No ale dobra, ale jest rybka. Na podszczytówkę, powiem ci, fajnie było widać. Leszczyk. Leszczyk w płciowej zamęcie. Ludzie mówią, że to nie ma z nim. Ale delikatnie się zahaczył. Jak się zerwie, to się nie zdziwię. Dobra, widoczny jest. O, no za. Takie 30 parę. Dzisiaj w ogóle na takim skosie ekstremalnie, powiem wam, byłem ciekawy, czy zjedzie ten kosz. Potel, czy jak to nazwać, stanowisko wędkarskie, federowe, czy zjedzie na dół. Powiem wam, na razie dzielnie się trzyma, jestem zadowolony. Spełnia moje oczekiwania. I wreszcie poczułem, że potrzebny mi jest ten potel, że przydał się na takie warunki właśnie, jak dzisiaj. I co jest ciekawostką, w ogóle się nie telepią wędki, słuchajcie. Jakoś tak się siły inaczej muszą przenosić na takich skosach, że w ogóle nie ma tego efektu telepiącej się wędki. Łowi się jakby normalnie podpórki były w ziemi. I tak dzisiaj, no na razie jedno branie, Adrian nic, ale może zaraz coś jemu też ruszy. Mi wziął ten jeden laszczyk na dalszym metrze, właśnie nie tak jak zawsze tutaj blisko łapałem. Słuchajcie, 20, 25. Różnie z tym bywało, ale blisko. Tym razem wziął na ponad 30 metrze, nie będę mówił, którym. Żeby nie było tak prosto dla was. Ale... Dalej. Na ochotkę. Dobrze, dzisiaj pogoda nas rozpieszcza. Jest fajnie, przyjemnie się siedzi i nawet jak już nie będę miał brania do końca dnia, to i tak uznam, że ten wypad był udany. Zwłaszcza, że dzisiaj testujemy i kijki, które zrobił Adrian i które też będą do wygrania w konkursie, który zapowiedziałem wcześniej. Czyli przypominam raz jeszcze, pod tym filmem piszesz komentarz gotowe, no i oczywiście subskrybujesz kanał. Więc zabawa trwa od wrzucenia filmu przez następny tydzień, myślę. I będzie losowanie. Można teraz w internecie zrobić losowanie komputerowe online. I takie właśnie przeprowadzimy. Właśnie miałem wam powiedzieć, ostatnio wam obiecałem, że pojadę na nockę, ale nie udało się. I obiecałem wam wtedy, że opowiem, jak to się zaczęło w ogóle. Z tymi filmami, z tym wszystkim. Teraz jest taki przestój, więc można powiedzieć. Było to w czasach braku internetu, jak to się mówi. Czyli on niby był, ale mało kto go miał. Więc jedynym takim źródłem takich filmów to był taki magazyn Wędkarstwo, moje hobby.
którym do każdego numeru dołączany był, dołączana była kaseta VHS, na której można było oglądać właśnie między innymi Pawła Mireckiego. Głównie były to filmy spinningowe, no ale też trafiały się jakieś też spławikowe, gruntowe nawet odcinki. Gdzieś na Debro też oglądałem jakiś odcinek, byli chłopaki. No i tak wtedy nie była to najtańsza gazeta, bo kosztowała 20 zł przy nie dość tak wysokich zarobkach na tamte czasy. Więc to też był swego rodzaju rarytas, mało kto je miał, a jak ktoś już je miał, to raczej nie pożyczał. I z tego się też czerpało mniej więcej wiedzę. No i wiadomo, od wędkarza do wędkarza się chodziło, plus gazety. No i wtedy wiadomo, młodzieńcza fantazja, mówię, Boże Święty, ja też bym chciał takie filmy nagrywać. I pisałem maile, bo można było już maila gdzieś wyszukać w sieci do właśnie tutaj ekipy Pawła, do Jacka Kolendowicza, do kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam. Wiem, że 3 lub 4 maila chyba wysłałem. I odpisał tylko Jacek Kolendowicz, że on nawet byłby na tak, ale no niestety on nie nagrywa filmów, on występuje gościnnie tylko w niektórych produkcjach i właściwie to nie pomoże, no nie? Więc okej, okay, więc jakoś to przyjąłem do wiadomości. No i wędkowałem dalej, no bo co, ani mnie nie było stać na kamerę, ani na nic. Takie czasy. I minął rok, 12 ileś tam. I nagle przyszły takie czasy, że można samemu coś nagrać, więc stąd tę produkcję, stąd ten kanał. 4 lata temu, tak jakby powiem wam, spełniam swoje marzenia, bo zawsze chciałem mieć, nagrywać jakby filmy wędkarskie, więc robię to. Może nie w ten sposób, jak ja myślałem, że to będzie wyglądać, ale może kiedyś czas pokaże. Żeby coś za granicą na przykład nagrać czy coś, wiecie, mam plan gdzieś do Szwecji kiedyś pojechać, może niekoniecznie na te przysłowiowe szczupaki, ale na białą rybę właśnie, bo jest jej tam mnóstwo zatrzęsienie, ludzie w ogóle nie łowią jej, nie nastawiają się tam, tylko szczupak, sandacz, okoń ewentualnie. A są piękne leszcze, piękne płocie, naprawdę, no ale to mówię, no, to jest tak naprawdę długoterminowo, może kiedyś, czemu nie. Póki co siedzimy, zero brań i walczymy. Najgorsze jest dzisiaj to, że jest wiatr w czoło. Przede wszystkim też jestem zadowolony ze stanowiska dzisiaj, bo zobaczcie, na jakim skosie ja wędkuję, a stanowisko się trzyma, dość wygodnie się siedzi. Fajnie naprawdę, firma Brawling tutaj, jak zwykle klasa. I też ciekawa rzecz, że jak się ruszam, za bardzo się szczytówki nie telepią. A tobie jak, Adrian? Dzisiaj? Podoba ci się? W miarę przyjemnie. Przyjemna jest pogoda i słuchajcie, powiem wam, że nawet jak jeszcze posiedzimy te parę godzin i nic nie złapiemy, no to ja przynajmniej będę zadowolony. A ty? Ja? Ja tu jestem rekreacyjnie. Nie nastawiam się na rybę. No i od tego trzeba zacząć i tak wychodzimy z każdym następnym wędkowaniem. Czyli bez spinki, na lajcie, na relaksie. Bo tylko o to chodzi w tym wędkowaniu. Opowiedz jeszcze, co się działo w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu mieliśmy awarię, byliśmy na prężycach. Mieliśmy awarię samochodu, no nic nie złapaliśmy i jeszcze na powrocie właśnie ta nieszczęsna usterka. Czasem tak bywa właśnie, że jadąc nawet terenówką po terenie można złapać gumę, można gdzieś coś urwać. Nam się niestety uszkodził drążek kierowniczy i przebiła opona. Sytuacja taka, a nie inna. Następnym razem będzie lepiej, no i właśnie teraz jest ten następny raz i przynajmniej była ryba na haczyku. Także ręka rybą śmierdzi, jest już okej. Okay. Co? Ty siedzisz. Co ty gadasz? Jest ryba? Serio? Już, nagrywamy. Co? Co ty żony jesteś? Siedzi i ty. Zobacz, zobacz, obszarcie tu. Nie, nie zerwie się. Ło, ale ładny. Chłopie.
Tak? Pomóc ci? Dobra, czekaj. Poczekaj, nie na chama, pójdź, niech sobie chodzi. Bo ci się zerwie. O Jezu, ale homra. Dobra, nie na chama. Czekaj, powoli go. Ale się źle nagrało chyba. Czekaj, sum. Odłóż tę wędkę. Ja cię przytrzymam. Ale rybka, Adik. Otwórz tylko kołowrotek. Otwórz. No dobra. No pierwsza. W tym roku? No. Sum. I ostrożnie, żeby go nie... Dobra. Wygrywasz ze mną, bo... Mówisz? Bo wyciągnąłeś, a nie wyciągnąłem. Jest piękny. Popatrz. Teraz tylko odhacz i co? Zmierzymy go. Odhaczacz? Dam pauzę, co? Spokojnie. No to wypuszczamy Adik, co? Wypuszczamy, niech się poszczęści. Niech sobie pływa dalej, niech rośnie. Poszedł. No, brawo ty. Teraz. Rybka. Chwilą branko było. Powiem wam, ten pikerek to jest piękna poezja normalnie, mistrzostwo świata kije. Jest tak finezyjny, fajny, delikatniutki. Naprawdę, Adrian, pozdrawiam cię. Za tą fajną okonek. Taki, aż ty, szkoda, że ten, ikra mu wychodzi. Może dałoby radę widzom pokazać. Patrzcie. Aż ikra wychodzi. Niedługo tarło będzie okonia. Fajny okonek. Ponad 20 ma, nie? No będzie. Nie będziemy go mierzyć, niech wraca, bo jak on taki już jest gotowy do rozrodu, to niech się rozradza. No, po jeden. Na ultra delikatnie. Na trzy, dosłownie trzy ochotki. I ultra precyzyjnie. Mimo że bliski metr, to na koszyki z dolnym obciążeniem, bo są nie dość, że do dalekich rzutów celne, to super, hiper celne. Te koszyki ja je używam, może niektórzy mnie hejtują za to, ale ja je używam do łowienia też na bliskich dystansach, byle po prostu być celniejszym, bo one super, tak jak się szczeli nimi, tak jakby, tak lecą. Są eleganckie. O. I jak to się mówi, w talerz. Thank you.
O kurwa. To jest ryba. Ty mów. Uwaga. Nagrywa się ładnie. Ty. Bez brania. Nagrywa się? No. Mniejszy haczyk i wiesz jaką przynętę? Wiem. I zobacz. Może nie jest jakiś rekordowy. Ale odpiął się nawet tak delikatnie. Nie, nie odpiął się. Ale jest. I zassał. Zobaczcie. Tak delikatnie. Nie? Widać to w kamerze? Chyba tak. Jak kubeczkiem nęcenie na tyczce. Myślałem, że to ty mnie ściągasz, bo tak trochę po skosie rzuciłem. Ale ty, no patrzę, branie normalnie. Ale uciekł, nie? Taki leszczyk. Ty, a może ci wrzucić live'a teraz na YouTube'a? Że co? Zobaczymy, czy jakaś oglądalność będziesz miał. Live'a się da teraz na YouTube'a wrzucić? Z telefonu? No. Wybranie. No szalał. Nagrywa się? Tak. Ło, chłopie. Bardzo długie ujęcie masz. Ło. Zobaczcie, zobaczcie na szczytówkę co się dzieje. Piękna ryba. Piękna ryba. Ale powiem ci... Jakaś ładna ryba, słuchajcie.
idzie. Kloc. Normalny kloc. Nie no. Bartek, z dźwiękiem będziesz miał problem, bo ci gąbka spadła. Słuchaj. To będzie fish of the day. Jak się uda ją wyciągnąć, bo jest no konkretna ryba. I to jeszcze nie jest przy brzegu, a już tak walczy, to co dopiero jak zobaczy brzeg. Nie chcę go opanierkować. A też nie chcę powrócić z kurtki. O, uspokoił się. Piękna ryba. Zobaczcie, jaki lechu. Świetny. Zdrowiutki, pręży się. Super rybka. Odpiął się w siatce. No prawie 5 dyszek, 5,48. Nie? Super. Ale mam dzień, co? Kurde, już dawno nie miałem takiego połowu. Co ty, to jest ryba? Nie no, stary. Jak to jest ryba? Jezu, to jest ryba, ty. Jezu Chryste. Ty, to jest ryba. Nie no, przegięcie pały. Co to jest, ty? Czujesz tego blusa? Ty, to jest... Ty. Nie wiem, czy to nie będzie... Jezu Chryste, jaka ryba! Jezu!
Siedzi. Jaki leszcz. Ale emocje. Masakra. No. Ale masakra, ty. Świetny leszcz. Ciekawe ile ma. Teraz go zmierzymy. Dawaj, tak żeby widzowie widzieli, żeby uwierzyli. No daj go do ręki, w rękach. Jak w rękach? O. Jeszcze tak to nie mierzyłem. Nie, bo krzywo jest. Ile jest? 52. Co ty? Co on taki mały? Rozciągnąć miarkę? Popatrzcie. 52 cm. No myślałem, że większy. Jakoś tak mi zadziałała wyobraźnia. Piękna łopata. Do wody. Kolejne branie. O chłopie. Jest tam ich całe stado, chłopie. O, odpiór. No niestety, pierwszy spadł. Ale na tyle ryb, jedno zerwanie i to przy brzegu praktycznie. No myślę, że i tak nie jest źle, co? Zajebiście. Chwilę włączyłem. A więc słuchajcie, pora na małe podsumowanie dzisiejszego wędkowania. Dzisiaj żeśmy łowili bardzo ostrożnie, delikatnie. Powiem wam, wręcz kamuflaż stosowaliśmy, żeby ryb nie spłoszyć, nie wystraszyć. Taki kamuflaż podwodny. No i podsumowanie jest jedno. Ja jestem zadowolony z wędkowania. Było parę rybek. I przede wszystkim było skutecznie. Udało się przytrzymać w łowisku ławice. Takie przynajmniej miałem odczucie. Nie było tak jak ostatnio, że dwie, trzy ryby i cisza. Tylko tak jakby przycupnęła trochę ta ławica i sobie dziubała.
Mi się wydaje, że to dzięki konopiom, nie wiem. Padło fajnych parę ryb. Adrian też złowił. Też jesteś chyba zadowolony dzisiaj z wędkowania, co? No ba. Także podwójne testy, no bo test też siedzenia na takim skosie. Zobaczcie, jak super wytrzymała. Się sprawdziła ta konstrukcja. Testy kików do odmierzania też wypadły pozytywnie. Już na trzeci raz na wędkowaniu je mam i są super i nic się nie plącze przy odmierzaniu i eleganckie. Widzieliście też tablicę. Także dzisiaj odcinek jest bardzo bogaty i w wiedzę, i w ryby, i w testowanie nowych sprzętów. Także myślę, że powinien się wam spodobać. Więc jeżeli się spodobało, to dajcie tutaj subika, gdzie paluch i co więcej. Do zobaczenia na kolejnym wędkowaniu. Trzymajcie się, z pozdrowieniami, Feather Fanatics.